tej chwili znajdujemy się przy uliku, w którym matka została już unasienniona i oznakowana. Dzisiaj skontrolujemy jej jakość czerwiu i jeżeli będzie on zadowalający, czerw będzie kryty, taka matka trafi do klateczki wysyłkowej i zostanie poddana do rodziny produkcyjnej. Tutaj widać, że na plastrach znajduje się mnóstwo jaj, mnóstwo czerwiu otwartego, czerw, który jest już tuż przed zasklepieniem na tej rameczce. Kolejna ramka. Pięknie ułożony czerw. I szukamy w tej chwili matki. Zaznakowana matka znajduje się na ostatnim plastrze z zapasem. Przed wyłapaniem jej do klateczki. Klatkę napełnią pszczołami. Jest to około 7 pszczół towarzyszących oraz matka. Natychmiast w to samo miejsce poddamy matecznik na wygryzienie. W górnej części klateczki został zapisany numer linii B119 oraz numer opalitki przyklejonej na matkę pszczelą, czyli 52.